Dzień dobry, cześć. Witajcie, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Mamy kolejny dzień, wtorek, a więc kolejne badanie na śniadanie. Dzisiaj z nami jest. Ja tylko sobie zerknę. Czy oczywiście wy mnie widzicie, słyszycie, czy was Facebook informuje, że już zaczynamy? I będę wam dzisiaj mówiła o wsparciu społecznym. To są bardzo ważne wyniki, to są bardzo ważne badania. Wiecie, no kiedyś jak żyliśmy sobie w jaskini czy w jakimś po prostu plemieniu i nie dostawaliśmy tego wsparcia, to mogliśmy po prostu najzwyczajniej w świecie umrzeć, w takim sensie, że mogliśmy zostać po prostu wykluczeni z grupy, wykluczeni z plemienia i bylibyśmy sami, co znacznie po prostu utrudniałoby szanse naszego przeżycia. Dobra, widzę, że już mnie słychać, w sensie słyszę, że mnie słychać, widzę, że mnie widać i powolutku widzę też, że się pojawiacie. Więc możemy sobie zaczynać. I teraz zaczynamy to badanie jak zwykle od historii. I to jest tak, że o badaniu, które chcę wam powiedzieć, to ja zawsze myślę i zastanawiam się, żeby było takie z największą korzyścią dla was, żeby to było badanie, które możecie wykorzystać, które spowoduje, że jutro podejmiecie lepszą decyzję, bo już na jednym z badań też wam mówiłam, że ja znam swoją misję i ja ją teraz już bardzo, bardzo jasno określiłam i bardzo prosto, po prostu ona brzmi, po prostu prosto, a że ja jestem delivery woman, ja muszę dostarczyć tobie takich wartości, takich narzędzi i takiej wiedzy, żebyś jutro mogła, żebyś jutro mógł podjąć lepszą decyzję, z większą świadomością, żebyś zobaczyć, co jest dla ciebie dobre, a co złe, żebyś mogła, mógł zachować się asertywnie, przyjrzeć się swojej relacji, poprawić ją. Więc to jest moja misja tutaj. Więc o ile do tych badań ja zawsze myślę, które będzie dla was najbardziej korzystne, o tyle historie, którą codziennie zaczynamy te badania, to są takie historie, które pojawiają się we mnie w dzień, w którym zaczynam te badanie i myślę sobie, co ja mam dzisiaj powiedzieć, co może być dla was istotnego. Dajcie proszę mi jakiegoś kciuka, czy mnie słychać, bo ja widzę, że jakoś tak na moim telefonie, jak to sprawdzam, to jakoś tak przerywa, albo przyspiesza, albo ja tak szybko mówię, że to tak wygląda, jakbym przyspieszała, nie przyspieszam. Dobra, kciuk się zaciął, ale się pojawił. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kawusia czy herbatka jest też już gotowa u was. Bardzo miło, słuchajcie, wypić sobie kawkę w dobrym towarzystwie, także dziękuję, że jesteście. No i dzisiaj to, co chciałam wam powiedzieć, to, że przygotowuję się powoli do mojego wystąpienia na Uniwersytecie w Birmingham. Będę tam prowadziła wykład i takie zadania i pomyślałam sobie, że ja jestem trochę im winna opowiedzenia takiego backgroundu, czyli skąd ja się wywodzę, że 83. Każdy wie, jakie czasy w Polsce, no ale my w Polsce wiemy, oni tu może nie do końca. Puste półki, pomarańcze na Boże Narodzenie, Celinka, kawka z tobą zawsze cudna. No a już niedługo, słuchaj, w rzeczywistości będzie ta kawka, więc cudownie. Pomarańcze na Boże Narodzenie, brak Google'a, brak internetu, komputera, czasem jeden podręcznik, a jak nie miałeś, to po prostu twoja strata. Więc zero podróży, no tak, taki był świat w podstawówce u mnie w liceum rosyjski, a więc ja chciałabym im opowiedzieć, skąd ja wychodzę i gdzie ja jestem. No więc jak sobie to przygotowywałam, to pomyślałam sobie, o wow, to gdzie ja wystartowałam, oczywiście jeszcze pamiętajmy o tym, że oprócz takiego środowiska zewnętrznego mamy jeszcze takie środowisko domowe i rzadko zdarza się, żebym ja spotkała kogoś, kto nie miał trudności, więc wywodzimy się z jakichś środowisk, które też nie były łatwe przy tym wszystkim. Więc jak zdasz sobie sprawę, skąd wyruszyłaś albo skąd wyruszyłeś, i gdzie jesteś, to wyraź dla siebie uznanie, bo cześć, dopiero weszłam, dawno zaczęliście, Marlenka, cześć, nie, w ogóle przed chwilą zaczęliśmy,
Więc jak zobaczycie, jaki jest wasz background, z jakiego domu wychodzicie, z jakich czasów, z jakimi trudnościami się borykaliście i wszystko przeżyliście i dotrwaliście do dziś, to jest naprawdę kawał drogi. Za tą drogę, za to, że macie te zasoby, że macie potencjał, że w ogóle dożyliście do tego momentu, chociażby tyle, to już jest dużo, to już jest dużo. Słuchajcie, więc wyraźcie sobie to uznanie, spójrzcie na tą drogę, nawet jeżeli nie jesteście dzisiaj tu, gdzie już chcecie być, to nie jest spełnienie marzeń, ale popatrzcie, gdzie byliście, a gdzie jesteście dziś. Uznajcie po prostu tą drogę. Co jest jeszcze ważne? Dzisiaj będziemy mówili o wsparciu społecznym i chcę wam jeszcze powiedzieć o takiej rozmowie, którą ja miałam z Andrew Dolanem, kiedy uczyłam się angielskiego przed wyjazdem do Anglii. Ja mu powiedziałam, temu mojemu nauczycielowi, już jakoś tydzień czy dwa przed przeprowadzką, że wiesz co, Andrew, ja to wiem, że jak wyjadę do tej Anglii, to ja już tylko będę Polką, że ja będę Polką wśród Anglików i że mogę zawsze być już na niższej pozycji niż oni. I on mi wtedy powiedział: Angelina, nieważne gdzie jesteś, ważne jaka jesteś. I to samo chcę powiedzieć wam, że nieważne gdzie jesteście i nieważne w jakim środowisku i nieważne też z jakiego środowiska wyszliście, ważne jacy jesteście i dokąd zmierzacie. I on mi powiedział, jeżeli będziesz otwarta, ludzie będą otwarci, jeżeli się uśmiechniesz, oni się uśmiechną, jeżeli im odpowiesz, oni ci odpowiedzą, no po prostu zaczynaj od siebie. I ja nie mam żadnego problemu, ja tak jak słyszałam o tym, że oni tutaj jakieś, wiecie, mają dystans i się nie zbliżają i ciężko jest wejść w relacje i zbudować przyjaźń, ja nie mam problemu, ja mam w drugą stronę problem, że jak ja teraz muszę, to już było po 3 miesiącach, to mój mąż po prostu nie wierzył, że gdzie po 3 miesiącach, po 3 tygodniach my mieliśmy problem z zaproszeniami i kogo trzeba było komuś odmówić, że nie pójdziemy, a jak jechaliśmy, myślimy, ojej, jak teraz zbudować te relacje i będziemy tacy sami, prawda? I wcale nie, i już jest siatka, już jest wsparcie społeczne, już mam przyjaciół, już mam znajomych, już mam koleżanki, już mam po prostu i a tak naprawdę wśród osób, z którymi się obracam, to większość są Anglicy czy Francuzi, bo jakieś też mam takie duże szczęście do osób, które pochodzą z Francji i są po prostu fantastyczne. Więc tyle w temacie historii, którą zaczynamy badanie na śniadanie. I teraz chciałam wam powiedzieć, że o tym wsparciu społecznym i będziemy te wsparcie społeczne rozpatrywać na takich 3 wymiarach, bo ono też jest często mierzone i możesz je otrzymywać po prostu albo dawać w 3 przestrzeniach. Czyli wsparcie społeczne, możesz wspierać kogoś emocjonalnie, czyli okazywać troskę, zrozumienie, taką empatię, być z tym kimś, w ogóle podtrzymywać tą wartość drugiej osoby. Dasz radę, zobaczysz, jestem tu z tobą, dałaś radę, czy dałeś radę w przeszłości. To jest takie wsparcie duże emocjonalne, wsparcie informacyjne, czyli takie wsparcie, słuchaj, ja tam byłam, nie wiem, wiem jak rozwiązać ten problem, czy pokazać ci tą drogę, albo złap mnie za rękę i chodź ze mną, ja ci pokażę, prawda, albo przeczytaj po prostu tą książkę, albo idź tam, nie wiem, i zobacz ten film, on ci poszerzy perspektywę. Możesz też wspierać praktycznie, czyli powiedzieć, kurczę, ja to zrobię, da, ja umiem to zrobić, ja to zrobię, prawda, i tak ci pomogę. Możesz służyć taką właśnie fizyczną pomocą, służyć jakąś pomocą materialną, więc mamy te 3 poziomy, słuchajcie, wsparcia. I teraz przechodząc, zanim przejdziemy już do takich badań o wsparciu społecznym, jak to się przekłada na nasze życie i zdrowie, to jeszcze chciałam wam powiedzieć o przytulaniu, o którym, jeżeli oglądaliście webinar Jak robić miłość, bo kochać się to czasownik, więc miłość się robi. Jak robić miłość, to ja o tym mówiłam, ale jeszcze przypomnę, że przytulanie, po prostu przytulanie ma niesamowity efekt, ponieważ uwalniana jest substancja chemiczna, oksytocyna, tak zwany hormon szczęścia, miłości. I tak naprawdę 10 minut trzymania się za ręce, czy jakieś uściski po prostu, czy zwykłe nawet poklepywanie się po plecach. Tutaj mam takie przytoczone zdanie doktora Shekara Ramana na łamach Huffington Post. On powiedział, obejmowanie, poklepowanie po plecach, a nawet zwykły uścisk dłoni powodują pobudzenie ośrodka nagrody w centralnym układzie nerwowym, dzięki czemu człowiek zaczyna odczuwać radość.
I bez znaczenia jest tu fakt, jak bliskie relacje wiążą się z drugą osobą. Słuchajcie, za mało jest tego przytulania, za mało jest tego dotyku. Ty moja oksytocynko. O kurczę, no właśnie. Ty moja oksytocynko. W ogóle powiem, dziękuję ci Celinko, ty moją też jesteś. I powiem wam szczerze, że co jakiś czas ostatnio słyszę o sobie. Ostatnio jedna z osób powiedziała mi, Angelina, ty jesteś, dla mnie ty jesteś myślą, która się ziszcza. Że ja mam te myśli, one potem się materializują i one się dzieją. Więc tak, no bo jeżeli myśli przekładamy na działanie, to one się po prostu będą materializują. Ale dziękuję ci za ten komplement, Celinko. Za mało tego przytulania, za mało tego dotyku. Jeżeli chodzi w ogóle o dzieci, to jeżeli dzieci są niedotykane, nieprzytulane, niewyściskane, niewypieszczone, to one nawet gorzej się rozwijają. Więc przytulajmy się i nie róbmy, słuchajcie, tego jakoś byle jak, że ty go tam złapiesz, klepniesz 3 razy. Jak się przytulać, to porządnie, no, odliczyć do tych 30 sekund w tym pełnym uścisku, po prostu misiowym, wiecie, na misia, całym ciałem. Dlaczego nie? To mamy po prostu za darmo, możemy się przytulać. Wiecie co, ja czytam, ja nie pamiętam jak ta fundacja się nazywa, jakoś na literę G ona była, ale jest taka fundacja nawet w Polsce, gdzie wolontariusze chodzą, może wy wiecie, to możecie powiedzieć, gdzie wolontariusze chodzą po oddziałach dla dzieci i przytulają te dzieciaki. O, ktoś tu do mnie dzwoni, słuchajcie, to my później odbierzemy. I przytulane są te dzieciaki, ponieważ na przykład rodzice nie mogą z nimi być, czy są to dzieci z domu dziecka, więc przytulanie jest po prostu podstawą i te przytulanie jako wsparcie społeczne, jako coś, co ma wpływ na twoje życie, jest bardzo ważne, więc nie zapominaj o tym i nie zapominaj, bo często też masz to za darmo, bo jak to mówisz, wiesz, stary wraca na chatę, czy stara wraca na chatę, czy przychodzi twoja przyjaciółka, czy przyjaciel, czy po prostu mama, możecie się po prostu ściskać. Też wiecie, no to teraz się pojawiały te teorie, jakby rodzicielstwo bliskości, to teraz się tego uczymy. Wcześniej o tym też nie wiedzieliśmy. Virginia Satir, psychoterapeutka, mówi, słuchajcie, tak, aby przeżyć, potrzeba nam 4 uścisków dziennie, aby zachować zdrowie, potrzeba nam 8 uścisków dziennie, aby się rozwijać, potrzeba nam 12 uścisków dziennie. I jeżeli, słuchajcie, macie potrzebę się przytulania i wyściskania, a nie macie z kim, to ja zapraszam was na mapę marzeń do Warszawy już 14 kwietnia, bo tam się dużo po prostu ściskamy i przytulamy i to też jest, słuchajcie, taki moment, że jak Virginia mówi 12 uścisków dziennie, żeby się rozwijać, to my to załatwiamy na samym początku. Celinka, wpływ emocji na rozwój mózgu to fantastyczna pozycja. Dzielę się, bo dobre. O właśnie, właśnie Celinko, bardzo, bardzo dziękujemy za to podzielenie. Troszkę kawusi sobie wypiję i przechodzimy do badań. Słuchajcie, na pierwszy ogień rzucamy sobie Szwedów dzisiaj, bo właśnie zbadano wsparcie społeczne 50-letnich Szwedów i oni teraz jakby zmierzyli ilość otrzymywanego przez nich wsparcia oraz liczbę sytuacji stresowych w roku poprzedzającym badanie, czyli oni ich obserwowali przez rok, jakby brali pod uwagę rok, a badania, które potem przeprowadzali, to były badania z kolejnych 7 lat. I wyobraźcie sobie, że jak zbadali wpływ stresujących zdarzeń życiowych na przeżywalność tych osób, w zależności od tego wsparcia, postrzeganego wsparcia społecznego, to okazało się, że po roku ta różnica nie była taka. Ci z małym wsparciem i z tym dużym wsparciem, ci z dużym wsparciem, to śmiertelność była na poziomie 5%, a z tym małym około 7%, więc ta różnica niewielka. Ale słuchajcie, jak zbadali ich powyżej 2 lat, to okazało się, że ci, co mieli małe wsparcie społeczne, 25% z nich odeszła, a ci, co mieli duże wsparcie, tylko 5% odeszło osób z tej grupy. Czyli to jest bardzo, słuchajcie, duży wynik. Zobaczcie, wsparcie społeczne ma wpływ na przeżywalność.
Co mamy tutaj jeszcze? Mamy analizę obejmującą 250 000 osób w podeszłym wieku, to była Europa i Ameryka Północna, że pozostawanie w małżeństwie obniża ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny o 12%. Więc słuchajcie, to też jest ważne. Ogromna metaanaliza badań obejmująca 10 tysięcy osób, którym znów groził stres pourazowy w wyniku wojny, katastrofy, kataklizmu, jakiejś klęski, dowiodła, że wsparcie społeczne jest najsilniejszym czynnikiem hamującym zespół stresu pourazowego. Czyli słuchajcie, dobroczynne działanie wsparcia jest silniejsze często niż negatywny wpływ tych czynników stresogennych. To jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, tu cały czas mowa o wsparciu społecznym. Kolejne badanie, słuchajcie, ja pozwalam sobie zaglądać do tych badań, ponieważ nie pamiętam ich wszystkich i ciężko mi by było, nawet nie wiem, czy chciałabym je wszystkie pamiętać, ale chodzi o to, żebyśmy mieli ogólny też obraz tego, jak wsparcie społeczne, jak ilość Twoich kontaktów, jak jakość Twoich kontaktów wpływa na to, czy Ty chorujesz, czy Ty możesz przeżyć dłużej, prawda, czy zapadniesz na jakąś chorobę, bo następne badanie mierzy intensywność więzi społecznych, a ta intensywność więzi społecznych jest badana poprzez sprawdzenie, w ilu rolach społecznych Ty występujesz. Czy występujesz jako mama, żona, córka, siostra, kuzynka, przyjaciel, teść, zięć, kolega, znajomy, po prostu ile tych ról masz i oni zbadali, ok, ile tych ról pełnisz. I później wstrzyknięto każdemu wirus takiego popularnego przeziębienia, który statystycznie po prostu w grupie 30% powinno na niego zachorować. Ale co się zadziało? Że podatność na tego wirusa bardzo silnie zależała od liczby więzi. I teraz choroba rozwijała się dwukrotnie szybciej u osób, które miały najmniej tych ról, aniżeli u tych, co mieli najwięcej tych ról społecznych. Czyli znowu zobaczcie, pamiętacie, mówiliśmy o, na badaniu na śniadanie o poczuciu wpływu, prawda? Poczucie wpływu ma niesamowicie tą zależność na nasz system immunologiczny i tutaj te wsparcie społeczne też. I teraz zobaczcie, dlaczego to ma takie duże znaczenie, dlaczego to wsparcie jest takie ważne? Ano dlatego, że jeżeli na przykład coś dzieje się stresującego, nie możesz tego przewidzieć, coś jest bardzo obciążającego, ale wiesz, że nie jesteś sama, wiesz, że będzie ktoś, kto powie: Angelina, dasz radę, albo Kasia, dasz radę, Celina, kto jak nie ty, prawda? Marlena, wierzę w ciebie. Nie widzę, kto jeszcze jest, bo nie wszyscy się witają, ale jeżeli ty takie wsparcie masz, nie jesteś sama. Słuchaj, ja znam kogoś, kto może ci pomóc. Słuchaj, ja wiem coś, co możemy zaradzić. Słuchaj, pójdziemy tam razem. No, jeżeli jest to wsparcie, czy nie robi się łatwiej, czy nie robi się lżej? A więc robi się. No i dlatego ważne jest po prostu, żeby te kontakty mieć, żeby te kontakty pielęgnować i żeby na koniec już nie bać się prosić o pomoc, bo my często boimy się o coś poprosić, bo myślimy, że ktoś pomyśli, że my nie jesteśmy wykwalifikowani wystarczająco dobrze albo, no nie wiem, że czegoś nam brakuje, a tak naprawdę jak kogoś prosimy o pomoc, to oni często lubią nas bardziej, więc robimy sobie jeszcze lepiej, więc nie bójmy się prosić o pomoc. Dziękuję Wam za badanie. Na koniec jeszcze chciałabym Was zaprosić do trzech rzeczy. Po pierwsza rzecz to jest taka, że newsletter. Wiecie, ja co wtorek wysyłam Wam newsletter, w którym dzielę się różnymi moimi myślami, wizjami, sentencjami. Zapraszam Was na różne rzeczy. Na przykład dzisiaj w webinarze, w newsletterze na pewno napiszę o wolności. O wolności, co ona dla mnie oznacza. I załączę Wam w ogóle moją piosenkę, którą jak tylko puszczam, ona jest piosenką jazzową, ale jak tylko ją puszczam, to ja czuję się po prostu taka wolna i od razu planuję, słuchajcie, podróż, gdzie ja pojadę tą moją wolność uprawiać i cokolwiek się nie dzieje i jakiejkolwiek podróży nie planuję, to ja chcę się znowu znaleźć w Tel Awiwie, w Izraelu, więc dzisiaj będzie taki newsletter. Jak masz ochotę się zapisać, to wskakuj na www.porozmawiajmyotobie.pl, pobierz e-book bezpłatnie, pobierz filmy bezpłatnie, odwagi możesz się nauczyć i ja Ci wyślę ten newsletter.
Drugie ogłoszenie, drobne, ale ważne, jest takie, że będziemy miały na grupie webinar odnośnie uważności, bo w głosowaniu wygrywa uważność, więc jeżeli chcesz być na webinarze pod koniec marca, w środę, nie pamiętam daty, ale to jest ostatnia środa marca, to wskakuj na grupę Porozmawiajmy o Tobie, będzie dostęp do webinaru. I co jeszcze? Aha, słuchajcie, i do końca marca jest dostępny kurs Bądź królową w swoim zamku, czyli jak skutecznie wyznaczać granice. Ja załączę Wam w komentarzu link do tego kursu, możecie sobie zobaczyć opinię, możecie sobie zobaczyć, o co chodzi. I do końca marca też macie moją konsultację w tym kursie, więc macie mnie na 60 minut po prostu wyłączności totalnej. Macie też tam książkę, e-booka, webinary, więc rozważcie tą propozycję. Dziękuję Wam ślicznie, bardzo serdecznie dziękuję Wam za Waszą obecność. Cześć Aleksandra, cześć kochana. Właśnie mówiłam tutaj dziewczynom i może chłopakom o tym, bo żaden chłopak tutaj w komentarzu się nie ujawnił, ale mówiłam, że my na mapie marzeń to ćwiczymy to, co proponuje Virginia Satir i rozpoczynamy nasze warsztaty od przytulenia i to jest niesamowicie ważne i to jest wsparcie emocjonalne i wytwarza się oksytocyna i od razu robi się radośnie i pięknie. Więc a jeszcze raz serdecznie dziękuję za to badanie. Ja wskakuję teraz na Instagram i widzimy się jutro. Przesyłam Wam mnóstwo uścisków. Fantastycznego wtorku Wam życzę. Do usłyszenia jutro, do zobaczenia. Cześć, kochani.